Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w Ameryce socjalizm zwyciężył na 2 lata, no ale zobaczymy, co będzie za 10 lat. Możliwe, że przyjdzie na stałe. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No dlaczego mówię, co będzie za 10 lat? Czy socjalizm nie przyjdzie na stałe? No albo co najmniej na następne 10 czy 20 lat, kiedy tak jak Hitler przejął władzę, który był wybrany legalnie. No dlatego, że dzisiaj 18-latkowie, 24-latkowie, no to więcej niż połowa jest przekonana, że kapitalizm jest wyjątkowo zły, więcej niż połowa jest przekonana, że socjalizm jest super. Także ci ludzie za 10 lat będą mieli 34, następne pół pokolenia, następne pokolenie dorośnie. Dzisiejsi 35-latkowie, no to 1/3 jest przekonana, że prawie połowa, no duże ilości, w każdym razie jakieś nieprawdopodobne ilości młodzież do 40, czy tam ludzie do 40 są przekonani, że socjalizm jest dobry, kapitalizm jest makabryczny. Przepraszam, ale dlaczego ma to znaczenie? No, ma to znaczenie, bo teraz są wybory. Za 4 tygodnie, za 4,5 tygodnia, 8 listopada, drugi wtorek listopada, no tak w Ameryce wybrali. Znaczy, to jest zimnie sformułowane, bo to jest w drugi wtorek po pierwszym poniedziałku. Drugi wtorek po pierwszym poniedziałku, także dlatego wychodzi 8 w tym roku. Są te wybory międzyprezydenckie, czyli wybierani są reprezentanci do Izby Reprezentantów, jest 435 na całą Amerykę, na całe 50 stanów i są wybierani co 2 lata, no bo kadencja jest 2 lata. Do Senatu jest wybieranych 33, no bo jest 50 stanów, dwóch senatorów na stan, czyli jest 100, a to, że kadencja jest 6-letnia, no to jest 33 i to tak chodzi w kółko. No i teraz pytanie jest, co będzie w Izbie Reprezentantów? Na dzień dzisiejszy większość jest demokratyczna, w Senacie również jest większość demokratyczna, no matematycznie, technicznie to jest równo, jest tam 50-50, tyle tylko, że wiceprezydentka ma 51 głos, także jeżeli są jakieś decyzje podejmowane, ustawy podejmowane przez Senat, no to ona wychodzi jako 51 i jest więcej niż połowa i decyduje. Teraz na tych 435, no to byłoby 217 i 218, tak? 218 robi większość, 217 robi mniejszość. Republikanie teraz mają 211, także różnica nie jest, ale większość jednak partyjna jest. No i teraz co się zmieni? To się zmieni dlatego że po prostu ludzie zaczynają się budzić. Ludzie się, no może budzić, ale i otrząsają. Otrząsają się z tego amoku. Jaka jest walka polityczna? No walka polityczna, czy jaki plan polityczny? No tak jak zwykle. Komuniści, to mówią tylko o sprawiedliwości społecznej. Teraz ta kretynka Kamala Harris, no to kiedy mówiła na temat Florydy, no to powiedziała, że ubezpieczenia i odszkodowania i pieniądze federalne będą wysyłane pod względem tego, kto jaki jest biedny. No ludzie zaczynają się drapać po głowie, mówią, przecież to w Konstytucji nie ma czegoś takiego jak dyskryminacja bogatych, czy preferowanie
szczególnie biednych. Konstytucja mówi, że wszyscy są równi. Także jeżeli dom komuś zwiało, czy bogatemu, czy biednemu, no to jeden i drugi powinien dostać. Jeden i drugi powinien dostać jakoś tam proporcjonalnie. Jeden i drugi powinien dostać w podobnych okresie oczekiwania. No nie może być tak, żeby Ameryka zrobiła system dwuklasowy, że jak masz forsę, to idziesz na koniec kolejki, a jak nie masz forsy, to idziesz na początek kolejki, a w obydwu wypadkach krzywda stała się taka sama. No to nie było w średniowieczu w Europie do tego stopnia. No może było, no bo jak szlachcic zabił chłopa, to może zapłacił tam kary, jak chłop zabił szlachcica, to go powiesili, no ale to tak samo nie było sprawiedliwości, jak niewolnik zabił właściciela, to go wieszali, jak właściciel go zabił niewolnika, no to go jednak nie wieszali. No i teraz jest znowu ta niesprawiedliwość. Za ten sam czyn, za te same zdarzenie komuniści mówią, że mogą być dwa rozwiązania. No, czyli wychodzi na to, że jest ekonomia socjalistyczna, że jest sprawiedliwość socjalistyczna, że to są dwie różne rzeczy. No i co republikanie mówią? No, republikanie mówią bandytyzm, tak? Ta kryminalność, która teraz się rozwinęła przez ostatnie 2-3 lata, kiedy no Soros i wszyscy inni komuniści, ci prolewaccy prokuratorzy przestali skazywać, przestali aresztować, były ustawy, najróżniejsze przepisy, szczególnie tam w Kalifornii, we wszystkich tych lewackich miastach i stanach, które pozwalały kraść do $1000, no to przestępczość wzrosła bardzo. W Nowym Jorku to już nawet komuniści tam po prostu się otrząsają, nie wierzą, co się dzieje. No ale republikanie, konserwatyści pchają trzy rzeczy. Pchają ekonomię, także to jest szczególnie to pokazują, co to jest inflacja. Pchają politycznie tą przestępczość, ten bandytyzm. No i pchają to, że jest kryzys na granicy. No, na granicy jest kryzys nieprawdopodobny. W zeszłym roku przeszło ponad 2, nawet 3 miliony ludzi. No ludzi, którzy w sumie przychodzą, no i nie są ani sprawdzani, ani nie pracują. Normalnie emigracja, no to na całym świecie powinna być, tak, jakiś tam przepływ powinien być, no ale to powinny być jakieś sprawdzanie linii papilarnych, sprawdzanie dokumentów, sprawdzanie przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie te trzy punkty republikańskie, trzy punkty takie polityczne, konserwatywne, no to są te trzy sprawy. Za bardzo konserwatyści się nie wypowiadają na temat skrobanek, no ale wyjaśniają na temat skrobanek, no bo tu też był niezły numer ostatnio, bo Sąd Najwyższy w 73 roku powiedział, że zabiera prawa stanom, poszczególnym stanom, no bo skrobanki nie są w konstytucji, a jeżeli jakaś rzecz nie jest w konstytucji, no to podlega pod działalność czy prawo stanowe. No i debilowaty Sąd Najwyższy w 73 roku powiedział, że w zasadzie skrobanek w konstytucji nie ma, no ale jednak rząd federalny musi to regulować, czy się wypowiadać na ten temat. No i teraz nowy Sąd Najwyższy, taki bardziej konserwatywny, powiedział nie, głupotę Sąd Najwyższy zrobił w 73 roku. To było prawidłowo, że stany decydują, każdy stan ma prawo sobie zadecydować, każdy stan ma sobie prawo zagłosować, każdy stan i ich obywatele i obywatele tego danego stanu powinni decydować, co chcą u siebie. I to jest demokracja lokalna, to jest demokracja taka, no porównując do Europy, no to każdy naród, każdy kraj może zdecydować, co chce.
No bo tak to jest podzielone, no bo zasadniczo no to można porównywać Amerykę i te 50 stanów do, powiedzmy, do Europy i do tych wszystkich krajów, no bo w Kalifornii jest 55 milionów ludzi, w niektórych, w innych stanach, no na 320 milionów, no to możecie sobie pomyśleć na 50 stanów, jak to się dzieli. Niektóre stany mają po 2-3 miliony, w Europie też są kraje po 2-3 miliony, no ale każdy stan ma prawo zdecydować. No i komuniści, tak w poprzek Stanów Zjednoczonych, komuniści opanowali wszystkie instytucje, czyli miejsca państwowe, uniwersytety, uczelnie, budżetówkę, wszędzie tam, gdzie żyją z pieniędzy podatnika, tam są lewacy. No i w Ameryce, no to jest w ten sposób, że wschodnie wybrzeże, czyli jak patrzycie na Amerykę, to jeżeli tu jest te wschodnie wybrzeże, tu jest Atlantyk, tam jest Londyn, no to te wschodnie wybrzeże, no to było, to były tereny, miasta wszystkie, które zaczynały się od tych 13 kolonii angielskich, czyli powiedzmy tam Nowy Jork, Filadelfia, Boston, New Hampshire, całe te wschodnie wybrzeże, no to było te kolonie brytyjskie, no to tam są wszędzie te uniwersytety, wielkie miasta, tam się przemysł zaczynał, to wszystko jest lewackie. Na zachodnim wybrzeżu Kalifornia, no ale to się rozrosło po tej wojnie bratobójczej 1862-63, ta Kalifornia w zasadzie no to została tak podbita czy opanowana, dlatego że było bardzo dużo żołnierzy po tej wojnie secesyjnej, tam dużo było zbiegów, tam dużo było miejsca do zagospodarowania. Kalifornia no była tam hiszpańska, no ale na dzień dzisiejszy no to te miasta, te wszystkie wielkie miasta na zachodnim wybrzeżu też zostały opanowane przez lewaków. No i dla nich najważniejszy nie jest bandytyzm. Dla nich najważniejsze są skrobanki. Dla nich nie jest najważniejsze posiadanie broni, konstytucyjnie zagwarantowane posiadanie broni. Dla lewaków jest najważniejsze, żeby skonfiskować broń. Do tego jeszcze Dla demokratów najważniejsze są sprawy homoseksualne i transwestyci, a nie to, co ludzie mają w kieszeni po tym, jak idą do sklepu. Jak są jakieś takie badania, no to widać po prostu, jak jest to wszystko podzielone. Jak NBC robiło najróżniejsze takie badania, no to jeżeli się zapytają tak wszystkich na temat ekonomii, no to 47-50% mówi, że jest bardzo ważna wśród republikanów, a 28% dla demokratów. Czyli dla demokratów nie jest ważna, no bo oni wygląda na to, że jeżeli pracują w budżetówce, no to oni wiedzą skąd mają pieniądze, to oni wiedzą, że zawsze będą mieli i pieniądze. Jak się pytają tak ogólnie w poprzek o bandytyzm, no to republikanie mówią, że jest bardzo ważne, żeby to ukrócić, to 45%, a 22% demokratów. Jak się popatrzy na to wszystko, no to kompletnie to demokraci, lewacy mają postawione to wszystko na głowie i jest po prostu nie do uwierzenia, że może w ten sposób to być. Jeżeli dołączymy do tego tak zwanych niezależnych, no bo jak w Ameryce jest, no jak się idzie, jak się gdzieś zmienia adres, nie ma czegoś takiego jak meldunku, po prostu jak ktoś kupi dom czy mieszkanie, no to po prostu tam deklaruje, że tam mieszka, bo to jest jego mieszkanie, czy wynajmowane, no to też trzeba zadeklarować na prawie jazdy, gdzie się mieszka. No to też bardzo często tam się pytają o przynależność polityczną. No i można się zadeklarować albo na lewicę, na demokratów, albo na prawicę
republikanów, albo można się zadeklarować jako niezależni. No i wtedy, jak się idzie na te wybory, no to jak ktoś jest zadeklarowanym, no to dostaje się listę demokratów, albo dostaje się listę republikanów. No ale spora część Ameryki, mniej więcej 30%, czyli 1/3 Amerykanów, nie deklaruje się. No i oni idąc na wybory, jako, to mogą powiedzieć, dajcie mi kartę republikanów, dajcie mi kartę demokratów. No i to taki przeskok. Siedzą na tym płocie i tak się zastanawiają, w którą stronę skoczyć. No, ale tak historycznie, tradycyjnie, ci wszyscy niezależni, no to są 70-75% niezależnych, to jest po stronie konserwatywnej. Oni bardziej wierzą, powiedzmy, w Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, tego rodzaju rzeczy, a dopiero tam czasami mają jakieś takie spojrzenia na temat właśnie tego, tych, co dzisiaj demokraci pchają najbardziej tam, skrobanek czy homoseksualizmu w szerokim tego znaczeniu. No i ci teraz niezależni, no to jak ich badają, no to w zasadzie 3/4 mówi tak, bandytyzm to jest ważne, trzeba coś zrobić. Tak, ekonomia, inflacja jest ważna, trzeba coś z tym zrobić. Tak, granice są ważne, trzeba coś z tym zrobić. No to co to znaczy? No to znaczy, że po prostu większość ludzi się otrząsnęła z tego i zaczyna widzieć, że Ameryka musi wrócić do normalności. No i będą głosowali za tym, żeby wrócili do normalności. Geograficznie, no to jest właśnie ten paradoks amerykański, że tak terytorialnie, jak się popatrzy, jakby się podzieliło tą całą ziemię Ameryki, Stanów Zjednoczonych, no to demokraci głosują mniej więcej na około 12% całej powierzchni Stanów Zjednoczonych. No to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. Żeby 12 czy 15% powierzchni Stanów Zjednoczonych wygrywało 50 parę procent populacji głosów. No bo to się sprowadza do tego, że te wszystkie miasta, nawet jeżeli jest jakiś tam stan i wszystkie przedmieścia, wszystkie dalekie miasteczka od centrum, od tej budżetówki jest prawicowy, konserwatywny, no to ten środek, ta budżetówka, czyli ludzie, którzy są na pensji państwowej oraz ci, którzy są na garnuszku państwowym, głosują po prostu na lewactwo. Ciekawostka jest taka, że wokół Waszyngtonu 200 mil, czyli 300 kilometrów, no to 95% wokół stolicy to są demokraci. Tam w ogóle nie ma republikanów, no bo to jest budżetówka. To wszystko jest przy żłobie. Oni po prostu wiedzą, że przy żłobie mają najlepiej. No i pracują dla żłobu, pracują dla partii. Będą zmiany z tymi młodymi za 10-20 lat. No zobaczymy, co się stanie, ale teraz najważniejsze jest, żeby głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. No, musicie po prostu dołożyć tą swoją cegiełkę, żeby wróciła jakaś normalność. Zobaczymy na ile. No ale nawet jeżeli na 5 czy 10 lat to jest warto, może następne pokolenia jednak się otrząsną.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, Muhammada, Baracka Obamy i na Clintona. No widzicie, do czego doprowadziliście. W sumie Ukraina to jest wina Bidena. Wyciągnął Amerykanów z Afganistanu, rozbestwił Ruskich i rozbestwił Chińczyków. No i mamy Ukrainę. Także to było do przewidzenia. W momencie, kiedy wycofał, to wiadomo było, że Ukraina nadchodzi. Zdrowia dla normalnych.